Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Husiboxa. Słuchajcie, wczoraj na live'ie co nieco uzbieraliśmy sobie razem z Mają tutaj sadzonek, nasion do całych tutaj krzewów, co jak widzicie, gdzieniegdzie jeszcze nie są zasadzone, ponieważ tam brakło nam sadzonek i tak dalej, ale tak dzisiaj tak sobie pomyślałem, że co będę mógł, to po prostu to zbiorę i zasadzę jeszcze raz. Słuchajcie, wpadł też mi pomysł, żeby sobie tutaj wykorzystać ten plac tutaj, pozbyć się tej wody i powiększyć co nieco strefę, działkę, żebym mógł po prostu sadzić kolejne warzywa. Był też pomysł, słuchajcie, na wybudowanej szklarni, ale tak sobie myślę, kurczę, nie wiem, czy jest sens budowy, powiedzmy, szklarni. Może to tylko dla względów estetycznych, ale nie jest chyba specjalnie wymagane, ponieważ jak wiecie, szklarnia nie przyspiesza mnie jakoś w żaden sposób tego, że coś mi szybciej wzrośnie, więc chyba jest to mało potrzebne. Dobra, słuchajcie, polecimy sobie od tej strony. Tak w ogóle, przed tym zbieraniem jeszcze muszę znaleźć kota. Słuchajcie, miałem gdzieś kota wczoraj i kot się zmienił. Słuchajcie, zamienię na normalne drzwi, ponieważ zauważyłem, że te mod Mirrorless Doors zaczął tworzyć czasami takie, może nie tyle, że lagi, ale spadki FPS-ów. Dowiedziałem się, że ten mod nie jest jakoś stabilny, więc go się pozbyłem. I jest znacznie lepiej. Słuchajcie, no właśnie nie wiem, gdzie jest ten kot. No kot nie mógł iść na górę, no bo przecież na górze jest winda. A ile mi wiadomo, koty windą obsługiwać się nie umią. Widzicie? Ja to robię w końcu przy was. Marble. Nie, to jest kwarcyk. Kwarc. Blok kwarcyka. Ha? Widzieliście to? Co tu Husiałek zrobił? Jak jest sporo. Słuchajcie, mleczarnię muszę założyć. Znaczy mleko. Znaczy mleka. Mlekę. Mlekę, co tam robisz, mlekę? No i patrzcie, no i tutaj kota nie mam. Miałem takiego fajnego rudego, który nazywał się Majagi, co prawda, ale był. No i tego kota coś tu nie widać. Kiri, mały skurczybyku. Ty, a jak on tam spadł? Jak ten kot tu spadł, to po kocie. No bo wyjść nie miał którędy. Nie ma szans. Kocie. Miau. No tu raczej nie wejdzie, bo to się tylko otwiera na playera. Więc nie mógł tam wejść. Mógł tu wpaść, ale tu też go nie ma. Muszę to pomieszczenie wykończyć jakoś. Tu też muszę coś probić. Kocie. Kłaczek. To słuchajcie, jeszcze mam jedną możliwość. Poszedł do Towncrafta. O, jeszcze tego nie zrobiłem. Zrobię. Obiecuję, na dzisiejszym odcinku to zrobię. Ty no, kota nie mam. Był kot i się zmył. Być może ten kot wiedział, co go czeka i popełnił samobójstwo. Czego trąbisz? Dobra, to i potrzebujemy tak. Stone brick. I marble. No marble sobie wezmę, bo to marble. Marble. Mhm. Tylko będę potrzebował chisla. Chisla mam na szczęście. Marble chisel block. To musimy go zmienić na marble chisel block. Chyba to było, nie? To? Albo to. Oho.
Chodźcie, bo tu już idą te. Może tak to zrobimy, ale co tutaj? Co tutaj? Co tutaj? Tu już byłby ten kamień. No teoretycznie można by. Nie, bo tutaj się tak będzie kończyć, więc no. Więc sobie pasuje stone. Tyle stone'a w całym huśku, nie widziałeś tego. Dobra, nie, jednak dirt. I to był, kurczę, blade. Ten? Fancy stone brick? Nope. Discord stone brick, tak? Disordered stone brick, dobra, już wiem. Tu jest. Tak. Aha. Tutaj też trzeba wymienić, bo jeszcze został ten stary. Też tutaj teoretycznie... Nie, dobrze jest. Też tutaj teoretycznie powinno iść spruce wood planks, żeby tu... Wiecie, o co chodzi. I tutaj też. Aczkolwiek niekoniecznie. No. Jest lepiej. Jest lepiej. Jest znacznie lepiej. Dobra, wykończyłem. Dobrze jest. Dobrze jest. Dobra. Grunt, że jest wykończony. W końcu. Widzicie? Dało radę? Dało. Dobra, czyli to zostawiam. wrzucę sobie tu go. Co ja tu mówiłem? Aha, miałem pozbierać sobie te nasiona, żeby je posadzić na nowo. Ja nie wiem, to jest jakaś deszczowa pora dzisiaj, czy coś? Od wczoraj na live'ie mi po prostu pada, co chwilę. Ja nie wiem, to jest jakiś dramat. Tutaj się posadziło? Dobra, jak widzicie, trochę tych rzeczy będę miał. Więc co będę w stanie posadzić, to posadzę. Aczkolwiek może od razu sobie zbiorę to, co mogę zebrać. Póki... O tak, tomato. Bo tomato mi się przydaje do, słuchajcie, robienia pizzy. Wczoraj zrobiłem pizzę o pieczarki. Kiwi? Pumpkin, to pumpkin tu w ogóle nie pasuje. Okej. Garlic to chyba czosnek, nie? Więc posadzimy. Później oczywiście będę chciał to tak, wiecie, w miarę komorowo ustawiać, że jakieś tam, wiecie. Porządek. Ziemniaczki do ziemniaczków, marchew do marchwi i tak dalej, i tak dalej. Kurde, coś mnie dzisiaj normalnie. Mam nadzieję, że mi Maja nie zaraziła. Maja chora. Okej, patrzcie, ja ile kurde pozbieram tego wszystkiego. Ja pierdzielę. Tu jeszcze... dobra. Myślę, że to nieco możemy... Aha, oh my fucking god. Słuchajcie, muszę sobie narobić tego. Co to jest? Sweet potato. Czyli słodki ziemnioczek. Muszę sobie narobić, słuchajcie... go tam pociepało. Muszę sobie narobić jeszcze tych dysków, bo brakuje mi. Okej. Tutaj kolejne żarełko. Nie wszystkie, widzicie, jeszcze wyrosły. Tutaj bardziej widzę takie jeżyny, owoce leśne bym powiedział.
Muszę sobie właśnie porobić tych dysków, bo miejsca mi brakuje. O. Korn, czyli kukurydza, nie? I dobrze, nie to rośnie, kurczę, dalej, bo będziemy mieć... Już teraz będę mógł mniej więcej swobodnie, słuchajcie, robić sobie jedzonko. Bo na obecną chwilę, tak wiecie, swobodnie to nie było. Okej. Wheat zostawimy na razie, nie chcę tam rośnie. Tutaj co mogę zasadzić, to od razu też zasadzę. Truskaweckę. Okidoki, okidoki. Aha, tutaj nie mamy wody chyba pod tym, to tak średnio rośnie, widzę. Ale ziemniaczek był. O, ziemniaczki, słodkie ziemniaczki. Sałata jak najbardziej do zebrania. Tutaj ona jeszcze ta rośnie. To nie wiem, co to jest, jakieś takie dziwne liście. Co to jest? To. Split leaf, ewentualnie jeszcze to. Spinach? Spinach? Czyli co? Spinacz? Czy ten z szpinak? Wheat. Buraki. Dobra. O, tam jest chili. Kurde, ale pytanie, czy coś tu jeszcze będę mógł powrzucać. Dobra, widzę, że jeszcze mam miejsca. Ale już na niektóre rzeczy widzę miejsca nie mam. Niektóre były już w systemie, więc mogę je tam powrzucać, a nawet jeszcze było. Dobra, lecimy dalej. Aha, to pozbieramy. Ja powiem wam, że nawet tego wyrosło już całkiem sporo. Koton, czyli co, bawełna, nie? To w sumie mało mi potrzebne. Kurde, nie pamiętam, które, słuchajcie, wiem, że ryż jakiś tutaj się sadziło na wodzie. A właściwie to nie wiem, który. Muszę go odszukać, żeby ewentualnie to posadzić z powrotem. Nie no, powiem wam, że całkiem sporo będę miał tych warzyw. To mnie w sumie cieszy. Ja pieczę, co to? Aha. Z Immersive Engineering tu coś rośnie jeszcze. To też sobie rośnie, to możemy zebrać. Dobra, ta reszta rośnie. Musztarda. Jak najbardziej. Bin chyba fasola, nie? Chili. Tutaj te rosną jeszcze. Nie no, powiem wam, że chyba w miarę będę mógł sobie już robić żarło, bo tych warzyw jednak co jak co będzie. No ale mówię, najważniejsze teraz jeszcze, co mi trzeba tutaj zrozumieć, to dyski. Żeby pomieścić wszystkie te warzywa, bo widzicie, niektórych nie mogę już w ogóle wsadzić w system, bo brakuje miejsca. Okej, to zbieramy. Co mogę, to zbieram. Czyżby to była zielona papryka? Wygląda tak, ale czy to jest zielona papryka? Chyba tak. Najgorsze warzywo, jakie tutaj można zbierać, to ogórek. Jak to można w ogóle jeść? Ja nie wiem, jak można jeść ogórka? Przecież to jest takie... Ten smak, w ogóle smak, zapach już. Kiedyś Maja otwarła słoik z ogórkiem. Nie wiem, tam chyba kiszone czy kwaszone. Kiszone czy kwaszone ogórki?
No nie wiem, nieważne, jak to się na nie mówi. A może są takie i takie? Górki kwaszone, kiszone, konserwowe? Jeden pies. Nieważne, ważne, że jakikolwiek słoik jak się otworzy, to ten zapach na mnie... działa na mnie strasznie. Nienawidzę po prostu. Łopanie. Coś strasznego, ale... Ale papryka taka w świecie, w słoiczku, konserwowa, konserwowana, kwaszona. Papryka w słoiczku. O panie, o, uwielbiam. Tonami mógłbym jeść, a nawet mam w lodówce. Dobra, teraz mi pasuje tak. Storage. Potrzebujemy kurde, teleptał się ten Enderman i dostałem wiadomość. O, czekajcie, bo Jingis nagrał Rezydenta nowego. Aż tak dobre. Dobrze. To może też sobie zainwestuję. Dobra, ale wracając dzisiaj do tematu. No słuchajcie, może byśmy takie sobie zrobili. Ale kurde, to na to mnie pewnie stać nie będzie. Patrzcie, co to jest w ogóle. Flux Pearl? W sumie... Ale pytanie, ile to mi tutaj... 128 do trzeciej? No to nie jest jakoś straszne w zrobieniu, nie? Pytanie, czy to jeszcze nie ma tego, nie ma MC. 3. Nie wiem, ile ja tam tego potrzebuję, nie wiem, ile ja tego mogę zrobić. Więc robię na razie... Goddammit. No właśnie, widzicie, co się dzieje. Nie mogę... Spróbuję zrobić to. Spróbuję. Powiem wam, że spróbuję. Próba nieszczerba, koń nie kosmonauta. What? Koń nie kosmonauta. Kurde, powiem wam, że mega, mega, mega dziwne by to było, jakby konie byli kosmonautami, nie? Zatakuje się to? O, to całe szczęście. 4 sztuki chyba potrzebujemy na jedno, nie? Znaczy 4 BBBB. No, nieważne. Aj. Potrzebujemy takich 4. Wcześniej takich 4. Tu spalt komponent. Aha, dobra, okej. Okay. Szesnastki. Gorące szesnastki. I takich potrzebujemy 4. Osiem. 12. Czyli 12 potrzebujemy jeszcze takich. O, ale tak. Mod. No, Flux Crystal. To ma MC. To na pewno jestem nauczony tego. Oh my god, nie jestem. Ale będę. Piętnaście? Ty dajże diamond. Dajże bloka diamonda, bo akurat tego sobie wykopałem. A mam tutaj emeraldy? O panie. Muszę sobie zrobić taką, słuchajcie, taką maszynkę, jak mam z tym. Jak u Jingisa. Mamy na serii. Naprawdę rewelacja. Rewelacjon. A ten Flux Dust też ma MC, więc może tego też sobie zrobimy. Ostatnio pytałem się was,
czy używać tego, czy nie używać tego. Ale ktoś stwierdził, że huśku, jak już masz, to używaj. W końcu masz tego moda po coś. To używam. Nie ma to tamto. 22. Dobra. Bo ja bym miał to robić, wiecie, z... No, wiecie, o co chodzi. Raz. No tak. Pytanie, czy tych procesorów wystarczy. 4. 5. Mam nadzieję, że wystarczy. Wystarczy, dobra. Znaczy ja mam nadzieję, że to ogólnie storage'uje całkiem sporo. 32 sztuki. Mam taką nadzieję. Gorzej jak się przejadę, że to jednak nie storage'uje. Mhm. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Teoretycznie tyle by mi trzeba było. Trzeba by mi było 12. 2. 3. 4. O! Ja! Ja. Uwaga, wsadzam. No. To jednak tu nie wchodzi. No czemu to się nazywa? No czekaj, Spatial Storage Cell. A czym jest? No, czy to jest Storage Cell? To też tam Storage Cell. Coś mi... Ty, a ja bym sobie to... A mogę sobie to na przykład... Nie. Co to się z tym robi, ej? Może mi ktoś tutaj... Ups. Może mi ktoś wytłumaczyć? Spatial Storage Cell. Zobaczmy, do czego to służy. No. No dobra. Spatial Constraint Structure. Mamy coś takiego, jeszcze spatial tutaj? Spatial Pylon. Dajcie, dobra, no to coś mi tak czy siak może się mi przydać. Dajcie mi znać, do czego to, jak to wykorzystać. Może się jakoś da. A widzicie, człowiek jest zachłanny. I jak nie zna jeszcze modu, to się może na tym spokojnie przejechać. I właśnie się przejechałem. Fuck. Nie mam tego. Gold. Tak w ogóle, słuchajcie, ja złoto muszę przepalić. Znaczy złota ogólnie nie mam za dużo. Ja wiem, ktoś powie, a Huśku, przecież masz ten. Masz. Masz EMC. No tak, ale wiecie, nie wszystko chcę brać sobie akurat z EMC. Gold. Dobra. Tu musimy... I z czym to szło? Logic Processor, nie? Logic. Inscriber Logic Press. Chyba z tym. Zobaczmy, czy wyjdzie procesor ten standardowy. Tak. Printed Logic Circuit. A zróbmy sobie z pół staka.
Dobra, niech się to production. Zrobię sobie więcej pewnie tych dysków, żeby tutaj pozapewniać ten drugi ME Drive. Ogólnie to będzie pasowało mi, słuchajcie, ruszyć tego moda, żeby tutaj co nieco sobie ten magazyn zautomatyzować, niż się pieprzyć, tak, że tak powiem. Wrócić do Tamcrafta, bo tam też jest trochę rzeczy do zrobienia jeszcze, trochę raczej w pieruny. No ale to tak jak mówię, czasu mamy i tak dalej. Słuchajcie, pytałem jeszcze ostatnio pod odcinkiem o to, czy chcecie, żeby wrócił Huśbox w czwartki. Chyba 90% z was było za tym, żeby ten Huśbox wrócił w czwartki i tak też wróci, ale wróci dopiero wtedy, kiedy ja skończę Call of Duty, które pojawia się w czwartki, ponieważ nie mam obecnie na chwilę, no na dzień dzisiejszy, miejsca w czwartkowej rozpisce na Huśboxa, ponieważ wtedy by mi wychodziło 4 filmy. Także skończymy Call of Duty i na miejsce Call of Duty w czwartek wrzucimy po prostu najprawdopodobniej właśnie Huśboxa. Bo tak sobie myślę jeszcze, ewentualnie, wybaczcie, ale teraz popatrzę sobie jeszcze w rozpiskę. Bo Call of Duty mamy w czwartki i mamy w poniedziałek. Więc jeżeli, w sumie to też nie dobrze, bo jeżeli ja skończę w poniedziałek, czy ten w Call of Duty, to w poniedziałek będę miał też dziurę. Więc pasowałoby mi coś takiego, żeby ewentualnie wtorek i czwartek, nie? Czyli we wtorek mamy BFA i w niedzielę. Jak ja skończę BFA, co w sumie chyba szybciej nadejdzie, to wtedy mógłbym sobie... Dobra, słuchajcie, jakoś to będziemy zamieniać, kombinować, ewentualnie zamienimy Eurotrucka, który jest w czwartek, na wtorek. I tam nam się zrobi miejsce. Nie wiem, zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Będę chciał to jakoś w najbliższym czasie ogarnąć, żeby właśnie ten Huśbox się w czwartki pojawiał. Nie wiem dokładnie jeszcze jak. Na pewno wam zrobię rozpiskę, jak to będzie wyglądać, ponieważ widzicie, wyrzucanie, skończenie jednej serii nie daje tutaj pełnego pola manewru, ponieważ nachodzą na siebie inne serie i to też nie jest do końca tak dobre, jakby mogło się wydawać. Dobra, słuchajcie, kończymy na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. W międzyczasie pewnie na jakimś live, może w środę. A tymczasem do zobaczenia. Trzymajcie się. A no i oczywiście jak wam się czy nie podobał, to zostawcie łapkę w górę. Także no, dzięki i do zobaczenia.